politischer Einstellung sind, um hier gemeinsam für Frankfurt-Oder und gegen Rechtsradikalismus ein Zeichen zu setzen. Deswegen wollen wir diese Nazi-Aufmärsche nicht in unserer Stadt. Tag. Ich habe die Freude, euch heute hier bei unserem Kampf gegen Faschismus und Neonazismus. Jestem Olga Kopciuk, jestem studentką Uniwersytetu Wiadrina, studiuję germanistykę interkulturową. Jesteśmy tutaj, ponieważ to jest obowiązkiem obywatelskim każdego człowieka, aby przeciwstawić się takiej ideologii, która jest dyskryminująca dla właściwie wielu ludzi, którzy inaczej postrzegają rzeczy normalne. Kto dzisiaj jest z wami? Kto się przyłączył do sojuszu? Sojusz ma swoich sojuszników. Sojusz posiada wiele organizacji, takich jak na przykład różne związki zawodowe, różne organizacje kościelne, przede wszystkim partie, różne organizacje antyfaszystowskie, ale nie tylko, również posiada wielu normalnych obywateli, wielu ludzi, którzy są na jakichś stanowiskach i po prostu popierają ten sojusz, bo uważają, że to jest konieczne. Czy jesteście tutaj dlatego, że nie zgadzacie się z tym, do czego będzie dzisiaj namawiać NPD? NPD wykorzystuje te hasła, populistyczne hasła, które bardzo często są wykorzystywane w debatach, ale to jest tylko otoczka tego, co właściwie ich ideologię reprezentuje. Dlaczego znajdują w ogóle odbiorców swoich haseł? Na czym oni bazują, twoim zdaniem? Dlaczego? Właśnie na tych populistycznych hasłach, do których nawołują. Ale ponieważ na tym, że jest, nie wiem, w Niemczech gorzej się żyje, jest kryzys, wykorzystują to też? Wykorzystują to właśnie tak populistycznie, ponieważ toczy się debata w Niemczech w ostatnim czasie, czy to jest dobre, czy to jest okej, czy to nie jest okej i tak dalej, ale NPD działało już jakiś czas i działa nadal. A ta okazja jest właściwie do wykorzystania. Benoît, il frappe 1023, tu as mal toi, et j'ai mal moi, qui ne douleur a le plus mal, a le pire qui le dira. Będzie mi walczyć z faszyzmem, z ludobójstwem. Ja mieszkałem blisko obozu strasznego Majdanka. Później w czasie wyzwolenia ja to dorobałem jakiś czas. Ale było mi przykro, że nie tylko ginął naród polski, rosyjski, żydowski i tego, ale ginęli naród cały tych krajów, kto był okupowany przez faszyzm. Że będę to organizował, aby współczesni Niemcy i Polska szły ramię w ramię, by ten świat nie powstał tak, jak był kiedyś. Każda chwila, każdy dzień był beznadziejny do życia. Ja bym serdecznie wam gratulował nowej przyszłości, nowego życia, spokojnego, radosnego, nie tak jak był wtedy. Dziękuję bardzo.
Seit 2007 um 250% zugenommen hat. Liebe Kameraden, willkommen in der Vorstadt Frankfurt. Oder wir hatten ja im März diesen Jahres versprochen, dass wir wiederkommen, da wir damals nicht durch die Stadt laufen konnten, wie wir wollten. Und wir halten uns entsprechend, das ist völlig klar. Wir legen heute hier am 10.11. zeigt der nationale Widerstand, die nationale Opposition wieder gesehen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und wir werden in wenigen Minuten richtig schön pünktlich nach 5 nach 12, wieder dass ich nach 5 nach 12 in Deutschland, dass wir Grenzen nach 12 hier losmarschieren. Lasst uns überraschen, wo es hingeht. Auf alle Fälle werden wir heute marschieren. Das steht fest. Wir werden die Ausgangskundgebung dann in der Stadt abhalten, um hier keine...